Cześć, 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 cześć. Witam Was wszystkich. Mam nadzieję, że godzina 21 i próbuję robić co tydzień jakieś relacje na żywo z kanału Biznes to My. Co to jest kanał Biznes to My? To jest coś, co wymyśliłem po to, żeby Was uczyć. Po co Was uczyć? Bo lubię, słuchajcie. Ja już mam swój status społeczny, zarobiłem trochę pieniędzy. Dzisiaj staram się dzielić tym moją wiedzą i próbuję Was zarazić do tego, żebyście zaczęli prowadzić własny biznes. Opowiadam swoje historie, pokazuję, jak zarabiać pieniądze, co jest przyczyną, że ktoś zarabia więcej, co jest ktoś, kto jest zawsze biedny, co jest, jaka to przyczyna. No, próbuję to opowiadać wszystkim, którzy są zainteresowani bycia przedsiębiorcą. Spróbuję jakiś czas Was tutaj zabawić. Mam nadzieję, że niektóre rzeczy Was zainteresują. A kogo nie, niech zmieni kanał, nie ma problemu, to dla mnie. Ja szukam ludzi i chciałbym pomagać tym ludziom, którzy sami chcą zmienić coś w swoim życiu. Więc zaczynamy. Dzisiaj takie ogólnikowo będę gadał o różnych rzeczach. Zacznijmy od tego. Ja zaczynałem swoją firmę kiedyś tam dawno, dawno temu i moim celem nadrzędnym było to, że nie chcę być biedny. Byłem kiedyś zwykłym robotnikiem. Byłem zwykłym robotnikiem i wyobraźcie sobie, że pracowałem na kopalni KWK Krupiński. I wyobraź to sobie, że jakbyście byli ze mną, to stoicie koło mnie, a ja w tych brudnych ciuchach, w tych ubraniach, źle się z tym czułem. Przepocony, niefajny, bez jakiejś wizji życiowej, całe życie pracować na kopalni. Absolutnie mi się to nie podobało, to nie było moim celem. Postanowiłem sobie, że nie chcę być biedny. Nie chcę być biedny. To był mój podstawowy problem życiowy. I co spowodowało to? Powodowało to, że zacząłem myśleć, jak zacząć zarabiać pieniądze. W odcinkach na Biznes to My na YouTubie ostatnio nagrałem filmik moje pierwsze aha. Co to znaczy te moje pierwsze aha? Opowiem Wam też dzisiaj, żebyście zrozumieli. Wyobraźcie sobie, tak jak powiedziałem, ja pochodzę z rodziny robotniczej. Moi rodzice byli biedni, bo jednak ojciec pracował na ciepłowni, był jakiś tam ślusarzem. Moja mama była sprzedawczynią w sklepie. W tamtych czasach zarabiało się bardzo mało i było to bardzo nieciekawe. Ja zawsze chciałem być bogaty. Zbierałem butelki, sprzedawałem złom, robiłem coś, ale to za dzieciaka. Podejrzewam, że i ty, i wiele osób zawsze coś robiło, żeby jakieś tam skarbonka była. I takie osoby zawsze próbowałem mieć jakieś tam pieniądze. Skarbonka to była pierwsza rzecz, którą każde dziecko właściwie powinno mieć. Ja też to miałem, tą skarbonkę. Sprzedałem tam te 20 butelek po 30 groszy, parę złotych, 6 złotych do skarbonki, już się cieszyłem. Ale moim myśleniem jednak było to, ja nie chciałem prowadzić życia tak jak moi rodzice, więc najpierw pomyślałem sobie tak, zostanę przedsiębiorcą, czyli będę miał własny warsztat rzemieślniczy i postanowiłem iść do szkoły zawodowej, gdzie, co? Uczyłem się być hydraulikiem. Z zawodu, słuchajcie, jestem hydraulik. Do tego jestem dodatkowo spawaczem. Spawacz. Kiedy spawałem, słuchajcie, żelazo takie, wyobraźcie sobie, ciepło, pali to, iskry lecą na mnie. Myślałem, cel nadrzędny, dzisiaj się nauczę, jutro będę miał własną firmę, czyli będę miał własny warsztat, będę zarabiał, będę bogaty, nie będę biedny. Ale oczywiście życie pokrzyżowało, więc skończyła mi się nauka w moim mojego mistrza, który mnie tam kiedyś uczył tego zawodu. Poszedłem na kopalnię pracować i tam pracowałem w budowlanym, takim dziale budowlanym, właśnie jako hydraulika. Oczywiście coś umiałem, byłem młody, 22 lata, pracowałem tam 2 lata, ale tak jak powiedziałem, no w tych ubraniach mi to nie pasowało. Ja kombinowałem, jak można zmienić moje życie.
Nie chcę być biedny, nie chcę pracować za 2000 zł, bo mi się to nie podoba. Więc w pewnym momencie, słuchajcie, pracując na tej kopalni, ktoś przyszedł do mnie i zaproponował mi, że sprzeda mi Commodore, komputer Commodore. Przyszli do mnie tacy znajomi, mówią: Mirek, nie chcesz kupić Commodore za 7000 zł? Słuchajcie, 7000 zł to było 3 moje wypłaty. Kosmos. Myślę, ale co to jest ten komputer Commodore? Nie miałem pojęcia, to pierwsze komputery wchodziły na rynek. Słyszałem tylko, ale kolega powiedział: fajne to jest, kup to jest dobra cena. Dobra. Poszedłem do mojego kolegi, powiedziałem: pożycz mi 2500 zł. Miałem swoje oszczędności 2000 i jeszcze pożyczyłem kolejne 2500, miałem 7000. Z ciężkim sercem, dużym strachem kupiłem ten sprzęt Commodore. Wieczorem wyobraźcie sobie, że jesteście ze mną i patrzycie. Podłączam ten komputer do telewizora, szumi, nie wiedział, o co chodzi. Coś tam kręcę, dostrajam, nagle pojawia się obraz. Wow! Obraz. Tenis, odbijały się piłeczki. Słuchajcie, mówię, działa, jest super. Dalej nic nie wiedziałem na ten temat. Dobra, zadziałało, to były jeszcze kasety takie, włączyłem tam długą kasetę, zadziała, jakiś ping-pong zagrał. Mówię, dobra, działa. Jutro jadę na giełdę. Wyobraźcie sobie, że jedziecie ze mną z syrenką. Syrenka 105L, miałem taki samochód. 105L, syrena, śmierdziało benzyną. Jedziemy do Katowic, wjeżdżamy na giełdę, ludzi multum. Ja w reklamówce ten komputer i słuchajcie, przeciskam się między ludzi, znalazłem kawałek ziemi, placu, rozłożyłem ten komputer, kawałek gazety z ten komputer. Tak stoję 3 godziny. Stoję 3 godziny i ludzie się wokół mnie przechadzają, patrzą, pytają, co to jest komputer. 3 godziny chodzę. W pewnym momencie przychodzi do mnie taki mały chłopak. Podchodzi, patrzy tak grzecznie, mówi: proszę pana, a ten komputer to działa? Ja mówię: tak, działa. I pobiegł. Za 2 minuty przyszedł z rodzicami. Rodzice podchodzą, mówię: dzień dobry panu, czy ten komputer działa? Tak. A czy jest pan gotowy, żeby pojechać do nas do domu i zademonstrować, że on działa? Ja mówię: tak. Słuchajcie, spocony byłem strasznie, jadę do nich. Przyjechałem pod ten dom, patrzę, ładne mieszkanie. Pięknie. Przedstawili mi, tu jest telewizor, proszę podłączyć. Spocony. Całe spocony, bo to było drugi raz w życiu, co montowałem komputer. Podłączałem go do telewizora. Dobra, podłączyłem. Na początku oczywiście, co? Nie działało, bo nie szło dostroić kanałów. W końcu znalazłem ten kanał, na którym to się podłączyło i pojawił się ten tenis. I pinka tam. Mały był szczęśliwy. Mama, ja to chcę kupić. Rodzice powiedzieli: tak, ile pan za to chce? Ja mówię: 12000 zł. Tak strzeliłem, słuchajcie, z głowy. No, dobrze. Słuchajcie, oni mi zapłacili 12 tysięcy. W tym momencie miałem: ach, wow, 12 koła i ja cię, krzanie. Dałem za to 7, miałem 5000 zł. Słuchajcie, ja wtedy miesięcznie zarabiałem 2500. Miałem 2 wypłaty do przodu. I to był mój moment, aha, kiedy zrozumiałem, że nie chcę pracować na kopalni, tylko chcę być przedsiębiorcą. To zmieniło moje myślenie w ogóle. Pomyślałem sobie jedno, że słuchajcie, w jeden dzień zarobiłem tyle, ile pracowałbym przez 2 miesiące. Co to spowodowało? Spowodowało to, że nagle zachciałem być przedsiębiorcą. I co? I tym przedsiębiorcą zostałem. W ciągu tygodnia zacząłem kombinować, jak to sprzedać, co sprzedawać. Wymyślałem. Miałem szczęście, dowiedziałem się, gdzie można nabywać, gdzie są producenci kaset magnetofonowych. I słuchajcie, moje życie zaczynało się od czego? Że pojechałem do tego producenta, kupiłem tam 20-40 kaset, wziąłem stolik turystyczny, magnetofon stary i stanąłem na ulicy. Ludzie przechodzili i kupowali te kasety. I od tego momentu zrozumiałem, że ja jako przedsiębiorca mogę żyć inaczej. Ponieważ ja zarabiałem o wiele więcej
na handlu tych kasetami, niż praca za tego hydraulika. Słuchajcie, nie chciałem być biedny i nie chcę być biedny. To świeciło moim przekonaniem przez całe życie i zawsze chciałem dążyć do jakiegoś sukcesu, do zwiększenia swojego statusu społecznego, gdzie byłem zwykłym robotnikiem, a chciałem mieć status człowieka bogatego, zdrowego i z fajnymi relacjami. I od momentu, kiedy miałem swoje aha, czyli można coś zmienić, to zmieniłem. I słuchajcie, jeśli oglądacie ten materiał w tej chwili, to zastanówcie się, czy w życiu nie mieliście podobnego aha. Bo często jest coś takiego, że coś przeżyliście i pomyśleliście, ten moment powoduje, że coś w życiu zmienimy. I właśnie, zrób to. Jeśli twierdzisz, że źle się czujesz we własnej skórze, to zmień to, ponieważ to jest ten twoje aha i twój czas, żeby to zmienić. Absolutnie to zmień. Ja tak zrobiłem. I nie żałowałem nigdy w życiu tego, co robiłem. Nigdy. Ponieważ patrząc na moich kolegów, którzy stali w pracy, oni byli niewolnikami tej kopalni i niewolnikami swojego zawodu. A ja w tym momencie byłem wolnym ptakiem, ponieważ mój czas należał do mnie. Nie musiałem wstawać o 5 rano, żeby iść na kopalnię pracować. Jeśli ja wstawałem o 5 rano, to chciałem. Dlaczego chciałem? Posłuchajcie, były takie momenty, kiedy ja jechałem 200 km w jedną stronę kupować towar. Kupiłem kurtki skórzane, bo to było już później. W jeden dzień przywoziłem 100 sztuk i zarabiałem na tym bardzo dużo kasy. Bo sprzedawałem te 100 sztuk w ciągu tygodnia. Było to jedna z lepszych moich inwestycji biznesowych, ale oczywiście to jest historia, którą będę jeszcze kiedyś opowiadał Wam, skąd, jakie towary i co się działo. Dzisiaj chciałem Wam tylko powiedzieć, że każdy z Was może mieć w życiu swoje aha, swój moment zmiany, kiedy możesz zrobić co? Zmienić swoje życie. Zmień te swoje życie, nie bój się. Jeśli chcesz coś zrobić, to zrób pierwszy krok. Jeśli wyjeżdżasz w podróż, robisz pierwszy krok i potem drugi, trzeci, piąty, dziesiąty idziesz w tą podróż. Dokładnie zrób tak samo. Jeśli czujesz, że to nie jest to, co robisz, albo jesteś w tej podróży w tej chwili, czyli już robisz jakąś działalność, bo też taka sytuacja może, robić jakąś działalność, ale coś Ci nie pasuje, to zastanów się, co można zmienić, bo pewnie w pewnym momencie znowu jest ten moment aha. Szukaj wiedzy w internecie, szukaj ludzi, którzy będą Ci to opowiadać, wyjaśniać, jak działać. Jeśli masz jakiś kłopot biznesowy, spróbuj tą wiedzę znaleźć w internecie. Ewentualnie szukaj ludzi, którzy będą Ci pomagać, wspólników, ewentualnie partnerów biznesowych. Różne rozwiązania mogą być, ale ważne jest, żebyś cały czas szedł do przodu. W moim życiu oczywiście było takie, wiecie, sinusoida biznesowa i tak dalej, ale jak popatrzę od momentu, kiedy zacząłem moją drogę w biznesie, czyli od tego mojego aha, tego komputera, to mimo, że sinusoida była taka, to linia prosta cały czas szła do góry. Do momentu takiego, gdzie dzisiaj ja jestem w stanie już przekazywać tą wiedzę. Chciałem się tą wiedzę dzielić. Mnie to rajcuje, jak mogę Wam pomagać. Fajnie będzie, jak znajdzie się osoba, której będę face to face pokazywał. To zrób tak, zarabiaj kasę, będziesz szczęśliwy, będziesz płacił wszystkie rachunki, spełnia swoje marzenia. Każdy ma marzenia. Ja też mam swoje marzenia. Dużo rzeczy spełniłem sobie, słuchajcie. Bycie przedsiębiorcą powoduje, że możesz spełniać swoje marzenia. To Ty decydujesz w czasie, kiedy co robisz, to Ty decydujesz, na co pieniądze wydajesz, ponieważ ja wychodzę z założenia, nie masz oszczędzać, masz zarabiać. Całą sztuką nie jest oszczędzanie, sztuką jest zarabianie. Jeśli dzisiaj oszczędzasz, bo potrzebujesz zbierać pieniądze na wyjazd na przykład do Zanzibaru, to znaczy, że musisz coś zmienić. Bo kiedy ja planuję wyjazd, to ja myślę, jak zarobić na ten wyjazd. I zarabiam te pieniądze i wyjeżdżam. Nie oszczędzam. Nie chodzi o to, żeby oszczędzać, ale żeby dobrze wydawać pieniądze. Żeby nie być rozrzutnym, nie wydawać tych pieniędzy na bzdury,
ale inwestować te pieniądze w taki sposób, żeby można z nich było korzystać i dodatkowo, żeby one się pomnażały. Ja zawsze robiłem jedną rzecz. Jeśli zarobiłem 1000 zł, to 100 zł dałem na swoje prywatne cele, 900 zł zainwestowałem w firmie. I cały czas metodą kuli śnieżnej powodowało to, że dziś jestem w tym miejscu, gdzie teraz. A myślę, że jestem w fajnym miejscu, bo dzisiaj w dobie pandemii ja dużo czasu spędzam w domu, mogę kierować firmą z domu, wszystko działa i tak jak powiedziałem, mogę się dzielić tymi informacjami i wiedzą z Wami. Jest to fajne, słuchajcie, fajna, fantastyczna rzecz. Dzielić się informacją. Co się stało, jeśli zacząłem się dzielić? Znajdują się ludzie, osoby, które się do mnie zgłaszają i mówią, panie Mirku, ja bym chciał z Panem współpracować. Ja mówię, dla mnie to nie jest problem. Zasada jest tylko taka, że Ty prowadzisz biznes, ja Ci pomagam, pokazuję w kierunku jaki powinieneś iść, pokazuję Ci kontakty, daję ci kontakty, pokazuję Ci kierunki, w jakim powinieneś iść i trochę zmień swój wehikuł czasu. Ja nazwałem, słuchajcie, kiedy ja zacząłem swój biznes, nazwałem to dzisiaj, że to był mój wehikuł czasu. Ten wehikuł czasu prowadził mnie cały czas drogę do sukcesu. I dzisiaj, jeśli ktoś jest taka osoba, która ma swój wehikuł czasu, a ten wehikuł czasu nie do końca jest dobry, ja zapraszam takiej osoby, żeby przesiadły się do mojego i razem możemy coś zbudować. Nie chodzi o to, że ja komuś mam zabrać biznes, absolutnie. Ja komuś mogę po prostu pomóc. To jest ważne. Słuchajcie, jeśli podejmiecie decyzję, że chcecie, bo ja zawsze mówię tak, że jeśli faktycznie chcesz coś zmienić, zauważyłeś ten swój moment aha i widzisz, kurczę, fantastyczna sprawa, coś trzeba zmienić, to pierwsza rzecz, musisz chcieć to zmienić. Dla mnie to jest najważniejsza rzecz. Jeśli chcesz, to zrobisz. Musisz chcieć, musisz być przekonany, że to jest twój kierunek, to jest absolutnie, nie chcesz być biednym. Chcesz być bogaty, zdrowy, relacje mieć fantastyczne, spełniać swoje marzenia. Po co być biedny? Jeśli chcesz, to zrobisz. Oczywiście same chcieć to jest mało. Musisz być rzetelny w tym, co robisz, a najważniejsze moim zdaniem jest to, żebyś nauczył się tego, co chcesz robić. Mówi się tak, że każdy na przykład biznes musisz czuć. Co to znaczy czuć? No, że go masz w żyłach. Jeśli mówią tak, że ta osoba ma pewne predyspozycje i ta osoba potrafi to robić. Tak, ale ta osoba też się uczy. Ja, słuchajcie, mając tyle lat, ile mam, i na tym etapie, który teraz jestem, słuchajcie, nawet zacząłem się znowu uczyć. O co chodzi? Chodzi o to, że wchłaniam wiedzę na innych kursach i tam opowiadają rzeczy, które są fantastyczne. Oczywiście one pokazują to, co ja robiłem kiedyś, uzmysłowują mi to, że ja to robiłem tak, ale dzisiaj w dobie internetu uczę się, jak mówić do Was nawet. Jak popatrzył ktoś do mnie, jak wejdziecie na mój kanał Biznes to My, to zobaczycie pierwsze odcinki. Słuchajcie, katastrofa. Ale minęło tam pół roku i uważam, że już jest progres, czyli nauczyłem się do Was mówić. Oczywiście popełniam masę błędów jeszcze. Jeszcze nie jestem zawodowcem. Ja to sprawia frajdę, mówię tak jak umiem i próbuję przekazać moją wiedzę w taki sposób, jak potrafię. Próbuję się tego nauczyć, ale pokazuję. Najważniejsze jest to, że jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, to następnym punktem, zapiszcie sobie to gdzieś, że trzeba chcieć i się uczyć. Co znaczy uczyć? Nabywać wiedzę. Skąd brać tą wiedzę? Z każdego miejsca, jakiego możliwe to jest. Tą wiedzę możecie brać od swoich przyjaciół, od osób biznesowych, którzy to robią. Możecie to brać z internetu, możecie to brać z książek, możecie to brać zewsząd. Ważne jest, że jak bierzecie tą wiedzę, to żebyście tą wiedzę przenieśli w życie. Bo są osoby, które słuchają cały czas. Popatrzcie, ja mówię też coś takiego. Jak dużo wiedzy jest w internecie? No tej wiedzy jest masakrycznie. A jak małe jest zrozumienie tej wiedzy? O co chodzi? No dzisiaj na każde pytanie, jakie potrzebujecie, znajdziecie informacje w internecie. Na YouTubie tego jest masakrycznie dużo.
I słusznie, tam powinniście słuchać. Ważne jest, żeby to, co usłyszycie, żebyście wyciągnęli esencję z tej wiedzy i przenieśli i ją wdrożyli do własnego biznesu, do własnego życia. Słuchajcie, nie każdy musi robić biznes. To też jest informacja dla... Ktoś może mieć karierę zawodową w prywatnej firmie lub jakiejś korporacji, bo też się musi uczyć. Wcale nie powiedziane, że musicie robić biznes. Możecie to robić... To, co ja mówię, to można tak samo przenieść do pracy zawodowej, czyli do jakiejś pracy, gdzie pracujecie w korporacji czy gdziekolwiek. Bo pierwsza rzecz to jest to chcieć, druga wchłanianie informacji. Co pozwala dzięki temu, że jesteście lepszymi fachowcami, potraficie zarabiać kasę, potraficie coś wnieść do firmy. Jak zaczniecie to robić, to właściciel firmy powie: o, jest osoba, która nagle coś robi i robi to świetnie. Trzeba tą osobę podnieść wyżej, żeby ona zarabiała więcej, bo ta osoba jest dla nas cenna. To nie jest taki ten szary człowiek, który pracuje fizycznie. Nie, ta osoba myśli, coś prowadza, jest fantastyczna. Słuchajcie, chcieć? Pierwsza rzecz, nauka. Druga rzecz. Dla mnie to są dwie najważniejsze cechy, które powinno być, żeby w ogóle cokolwiek robić. Oczywiście ja na swoim kanale Biznes to My wymyśliłem sobie tak zwane schody do lepszej przyszłości. Pokazuję tam cztery etapy biznesu i pierwszy schodek to jest tak zwana nauka. Pierwszy schodek to jest nauka, gdzie my wchłaniamy wiedzę, uczymy się swojego biznesu, uczymy się swojego fachu, uczymy się swojej specjalizacji. Cokolwiek byście robili, musicie się tego nauczyć. Jest to pierwsza, zasadnicza sprawa, żeby się tego nauczyć. Potem, następnie, jeśli tego nauczycie się, jest następny krok, kiedy jest rozwój, realizacja tego, coście się nauczyli. Czyli to jest ten następny krok. Oczywiście na to wymaga okres jakiegoś czasu, ale wasza wiedza co? Rośnie. I w momencie nawet jak jesteście, realizujecie to, co się nauczyli, w tym momencie dalej się musicie uczyć. Obojętnie, czy prowadząc biznes, czy pracując u kogoś, wchłaniacie nową wiedzę. Co to powoduje? Że w pewnym momencie osiągniecie swój sukces. Sukces zawodowy. Będziecie na trzecim etapie, gdzie się okazuje, że jesteście fachowcami w swojej branży. Możecie pracować, jesteście bardzo cennymi pracownikami albo jesteście bardzo dobrymi właścicielami firmy, gdzie zatrudniacie już swoich nowych ludzi, nowych pracowników i tak dalej. Z tego trzeciego schodu jest następny krok. To jest już ta, ja mówię, lepsza przyszłość, czyli osiągnięcie swojego szczytu. To jest czwarte miejsce, gdzie będąc na tym miejscu już nie musicie pracować. Co powoduje to? Że ponieważ cały okres, gdzieście pracowali i przeszliście kolejne etapy tej wiedzy, pochłonęliście to wszystko, powoduje, że w pewnym momencie już zarabiacie tak i macie poukładany biznes, czy macie w przedsiębiorstwie takie stanowisko, że już nie musicie pracować. Wy możecie to robić z domu. Wszystko poukładacie, macie niesamowitą wiedzę, jesteście niezastąpieni i to pozwala wam spełniać już absolutnie wszystkie swoje marzenia. Czy to w firmie prywatnej pracując, czy prowadząc własny biznes. Ja prowadziłem zawsze własny biznes. Dlaczego? Bo powiem wam jedną rzecz. Zwróćcie uwagę. Jeśli pracujesz u kogoś, to swój czas musisz wynająć. Czyli musisz swój czas sprzedać innej firmie, która inna firma płaci ci za twój czas. Czyli idziesz tam 8 godzin do pracy i te 8 godzin pracy nie jest twoje, tylko jest firmy. Ty jesteś do dyspozycji firmy. Ja w momencie, jak skończyłem swoją przygodę z kopalnią, poszedłem do dyrektora, powiedziałem: zwalniam się, dziękuję, nie chcę pracować. Od tego momentu stałem się wolnym człowiekiem. To ja decydowałem, kiedy co ja robiłem. To ja postanowiłem, gdzie, kiedy jadę. To ja decydowałem, kiedy chcę mieć wolny urlop. 3 razy do roku jeździłem z rodziną, z dziećmi po całej Europie, po Afryce, byłem w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Zwiedziłem kawał świata. I jeszcze co ciekawego, jeśli prowadzicie własny biznes, to pozwala wam zwiedzać świat,
a przy okazji robić biznesy. To jest fantastyczne, słuchajcie. Ja jeździłem po całej Europie, spotykałem się z fantastycznymi ludźmi tam, robiłem biznes i zwiedzałem świat. Za każdym razem w innym mieście zwiedziłem prawie całą Europę, prawie, bo nie da się zjechać całej, ale prawie. I płaciła za to firma. Także to jest fajne. Słuchajcie, jeśli chcecie dojść do tego czwartego modułu, czwartego do lepszej przyszłości, żeby to osiągnąć, to jest jeden warunek, kolejny. Sukcesywna praca i zaangażowanie. Bez tego, mimo że wchłoniecie tą wiedzę i że chcecie, to bez tego nic nie wyjdzie. Bo wyobraźcie sobie, że macie wiedzę, gdzie jest fantastyczny towar lub fajne, fantastyczne usługi w super cenie i chcielibyście to zaimportować do Polski, ale nie jesteście zaangażowani, bo nie chce się wam, po prostu. Jesteście leniwi. Powoduje to, że nic nie zrobicie. Mimo, że się nauczycie tego i tak dalej. Nie będąc zaangażowani, nie będziecie robić to sukcesywnie i tak dalej, no to nagle ta krzywa, która prowadzi was do góry, ona się zatrzyma, wypłaszczy się, wręcz może zacząć spadać. No nie da się. Ja, słuchajcie, w życiu pracowałem, mówią, że prywatni ludzie robią po 14 godzin. Nie polega to na tym, że ktoś siedzi 14 godzin w pracy. Polega to na tym, że ludzie biznesu myślą o tym. Coś robią, a przy okazji myślą. Możesz być w domu, spędzać świetny czas z rodziną, jeździć z rodziną po wakacjach, a w głowie pomyśleć sobie, aha, jeden telefon muszę wykonać, ponieważ kontrakt jest do zamknięcia, wykonujesz ten telefon, umawiasz się, zamykasz kontrakt i znowu zarabiasz pieniądze. To jest fajne. Także, że samo zaangażowanie jest absolutnie konieczne. Słuchajcie, następną rzeczą, którą jest, to jest łyk wody. Łyk wody trzeba się napić, słuchajcie, bo mi jest gardle zaschło. Zastosowanie zdobytej wiedzy. No bo wyobraźcie sobie, że nauczyliście się, nie wiem, jakichś czynności, albo nauczyliście się, że jest jakaś maszyna, która fantastycznie przyspiesza produkcję. No, na przykład przyjmijmy, że ktoś produkcja. Mój kolega właściwie ma firmę produkcyjną, ma dużą garbianę i od czasu do czasu kupuje nowe maszyny. I co on robi właśnie? Nabył wiedzę, że coś takiego jest, zaangażował się w kupno tej maszyny i następną rzeczą jest zastosowanie tej wiedzy w tą maszynę, czyli przywiózł tą maszynę i zaczął na nie pracować. Czyli nie tyle, co on zaczął, co pokazywał pracownikom, jak to wprowadzić w życie. I nagle się okazuje, że on zarabia o 30% więcej. No, to są właśnie te punkty, które pozwalają wam zdobyć kasę, zdobyć ten status. Ta wasza linia cały czas pójdzie w górę. To jest też bardzo ważne. Zastosowanie zdobytej wiedzy. I dzięki temu zauważcie, że on rozwija swój biznes. Kolejna rzecz, rozwijanie swojego biznesu. Czyli jeśli już coś robisz, to staraj się rozwijać ten biznes. Powiedziałem, że moje życie zaczęło się od małego stoliczka z kasetami, później do produkcji, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Metodą kuli śnieżnej rozwijałem biznes. Jeśli zaczynasz dzisiaj biznes, staraj się, żeby on się rozwijał. Rób jedną rzecz, rób dwie rzeczy, trzy rzeczy. Ja robię wiele rzeczy równolegle, co pozwala mi w każdym momencie w różny sposób zarabiać. Czy tu. Mam jedną firmę produkcyjną, drugą jakąś handlową, usługową, trzecia jakaś tam inna, doradcza. Każda zarabia. Jedna lepiej lub mniej. No zależy, jak wykorzystuję w danym momencie. Ale staram się wielokrotnie powielać to i to pozwala, że mój biznes się rozwija. Nie jedną kulą śnieżną, tylko tych kul śnieżnych mam 4, 5, 6 i wiele więcej. Można się połączyć ze wspólnikami, jakichś nowych wspólników. Z innymi ludźmi też można rozwijać biznes. Ważne jest, żeby się dogadać.
Jak to jest ważne, żeby się rozwijać? Bardzo istotne. Jeśli już rozwijacie ten biznes, słuchajcie, musicie zwrócić też na niektóre rzeczy uwagę. Musicie się uczyć prawa. Często jest tak, prawa podatkowego i prawa jako prawa ogólnie, musicie mieć tą wiedzę. Ponieważ moi znajomi, słuchajcie, często rozmawiamy na tematy biznesowe. Albo rząd wymyślił to, albo rząd wymyślił to, a podatek taki, a prawo mówi takie. I oni mówią, a to ja idę do księgowej, a ja to zapytam księgowej, a to ja pójdę do prawnika. Słuchajcie, to jest błąd. To jest błąd. Bo oczywiście ja do księgowej idę i rozmawiam z nią. Rozwiązujemy problemy podatkowe. Idę do prawnika, rozwiązujemy problemy prawne. Ale ta wiedza zostaje u mnie. I wtedy, jak ja tą wiedzę mam, to ja tą wiedzę mogę zastosować. To jest jedna z podstawowych kolejnych rzeczy. Żeby ucząc się czegoś, wprowadzić to w swoją firmę. No bo po co ci wiedza, której nie wykorzystasz? Przykład powiem wam, ostatnio polskie prawo podatkowe zmieniło się. Pan Morawiecki zastosował, że jednoosobowe działalności gospodarczej mogą prowadzić ryczałt. Słuchajcie, w zeszłym roku było tylko cztery biznesy, które mogły prowadzić ryczałtowo. Było to bardzo ograniczone, bardzo trudne prowadzić podatek w formie ryczałtu. A w tym roku się obróciło dokładnie odwrotnie. Puścili wszystko oprócz czterech zawodów, czyli tam jest to chyba złotnik, jest to doradztwo podatkowe, księgowość, jeszcze coś tam. Cztery takie podstawowe, które nie mogą prowadzić, chyba lekarz to też jest też, które nie mogą to robić w formie podatkowej. Przedtem tylko cztery mogły, a teraz tylko cztery nie mogą. Słuchajcie, i co się okazało, że bardzo dużo przedsiębiorców, którzy mogli wejść na podatek ryczałtowy i dzięki temu zaoszczędzić bardzo dużo kasy, nie zrobili tego, bo nie mają wiedzy. I jak ja im mówię, słuchajcie, ale ty wiesz o tym, że jest podatek ryczałtowy, że dzisiaj możesz płacić o wiele mniej podatku, a on na mnie tak patrzy. Jak? No bo ciężko mu było dowiedzieć się, śledzić prawo podatkowe, uczyć się. No i dzisiaj ten rok ma stracony. Jeśli ja mu dzisiaj powiedziałem, to być może w przyszłym roku podatkowym zastosuje podatek ryczałtowy lub do niego się przygotuje i zaoszczędzi kupę pieniędzy. Kupę pieniędzy, może naprawdę zaoszczędzić kupę pieniędzy. Jeśli masz wiedzę, musisz ją umieć wdrożyć w swojej firmie. I to, co powiedziałem na początku, pamiętacie, że chcieć to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz to jest ta nauka, czyli cały czas się uczysz. Ale to ci pozwala być świetnym fachowcem i dzięki temu jesteś osobą niezastąpioną, dzięki temu dążysz do lepszej przyszłości i tam będziesz miał fantastyczny status społeczny, bogate zdrowie i masz fantastyczne relacje z innymi osobami. Będziesz płacił każde rachunki, będziesz stać wszystko, na wszystko cię stać i spełnisz swoje marzenie, czyli nie będziesz biedny. Moje marzenie się spełniło, nie jestem biedny, słuchajcie. To było moim przekleństwem dzieciństwa, że będąc osobą ze środowiska robotniczego, nie było mnie na wiele stać. Kupienie syrenki to był wyczyn. To był wyczyn, to były jakieś oszczędności, co ja mówię, oszczędzałem, nie zarabiałem, ja oszczędzałem, bo ja pracowałem, moje dochody wynikają z mojej pracy rąk. A dzisiaj moje dochody wynikają z pracy mojej głowy, myślenia i rozwiązywania różnych problemów zawodowych. I wy to musicie dzisiaj zmienić. Zmień to, jeśli uważasz, że potrzebujesz czegoś innego, to zmień. Zainwestuj swój czas w naukę. Powiem tak, dziękuję ci za to, że teraz oglądasz ten materiał, bo być może właśnie podejmiesz decyzję, żeby coś zmienić. Być może teraz to będzie twoje aha, temu człowiekowi się udało, to jest moje aha, jeśli temu człowiekowi się udało, to mnie się też uda. I o to chodzi. Zmień coś, nie czekaj, ucz się, dowiaduj się, rób coś, nie bądź biedny. Jak bardzo dużo wiedzy w internecie jest, a mało z niej czerpią. Przykład dzisiejszej mojej relacji. Jeśli z tego nie wykorzystasz, będziesz biedny. Zmień to. Zmień to.
Dużo tego jest, ale spróbuję dalej. Ważne też jest, wiecie co, że mówią, szczęściu trzeba pomóc. Co tu mam na myśli? Słuchajcie, szczęściu trzeba pomóc. Każdy z nas coś robi i spotyka na swoim drodze ludzi z przypadku. Naprawdę z przypadku. Przechodzi kogoś, mija ktoś kogoś, spotyka na jakiejś imprezie, spotkaniu rodzinnym, nowe osoby, nowe twarze. I teraz jest kwestia taka, że to zależy od ciebie, od twojej inicjatywy, czy ty podejdziesz i zaczniesz z tą osobą rozmawiać i zobaczysz, czy ta osoba jest cenna dla ciebie, żeby z nią porozmawiać, czy ta osoba po prostu się nie nadaje do niczego, to zmień osobę, zmień kontakt. Nagle się okazuje, że wśród 20 osób, które jest na jakimś przyjęciu, jest pewna osoba, która jest mądra, która ma swoje doświadczenie, jest inteligentna i może ci pomóc. I może ci pomóc. I teraz wykorzystaj to. To jest twoje szczęście, to jest twoje 5 minut, żeby się przywitać, poznać się i poprosić o pomoc. Z reguły osoby bogate lub majętne bardzo chętnie pomagają. Nie bójcie się prosić o pomoc. Nie chciejcie od nich pieniędzy, bo to jest ważne. Nie chciejcie od nich pieniędzy. Poproś o wiedzę, poproś o informacje, żeby ci ktoś doradził. Te osoby wam bardzo chętnie pomogą, ponieważ sam, gdybyś do mnie przyszedł, też bym ci pomógł. Pomógł bez problemu. Szczęściu trzeba pomagać. Nawet pracując, albo inaczej, inny przykład. Jedziesz na przykład na targi. Kiedyś były targi, teraz jest COVID, więc wszystko pozamykane, ale na targi ja jeździłem bardzo często. Słuchajcie, i na tych targach przemysłowych, gdzie pokazywali nowe technologie i tak dalej, człowiek chodzi i trafiasz na te coś, na jakiś produkt, który jest genialny, którego jeszcze nie ma w Polsce i to jest to twoje szczęście. I teraz, jeśli ty tego nie wykorzystasz, to wykorzysta to inna osoba i ta osoba będzie, nie będzie biedna, będzie bogata, a ty nie pomogłeś swojemu szczęściu, choć byłeś w tym miejscu i nie wykorzystałeś tej szansy. Nie zagadałeś, ponieważ się bałeś, nie wiem co, zignorowałeś. Ważne jest, żeby szczęściu trzeba pomóc. Słuchajcie, jak będziecie prowadzić własny biznes, czy wasze przedsiębiorstwo, czy ewentualnie jak będziecie pracować, po prostu to jest tak oczywiste, ale zwrócę wam na to uwagę, że musicie też się nauczyć zlecać pracę. O co chodzi z tym zlecaniem pracy? No, patrzcie. Jeśli ktoś pracuje w jakimś zakładzie pracy, to zawsze jest jakiś kierownik. Nad kierownikiem jest dyrektor, a dyrektorem jest sam szef, tak? Czyli co robi szef? Szef zleca dyrektorowi prowadzenie firmy, dyrektor kieruje kierownikami, którzy zarządzają kim? Pracownikami. I to jest właśnie zlecenie swojej pracy. Czyli sam szef zlecił pracę dyrektorom. Dyrektor jest szefem jakichś ludzi, znowu zleca swoją pracę niżej. I tak dalej, aż do najniższego stanowiska. O co chodzi? Trzeba się tego nauczyć. Bo sporo ludzi robi co? Nauczyli się, mają wiedzę, wszystko robią ręcznie sami i nie potrafią swojej pracy dać komuś. No bo on to zrobi lepiej. Nie. Ta osoba zrobi to gorzej, tak na pewno. Ty tej osobie pomożesz, ale ty masz wtedy więcej czasu na co? Na rozwój, na rozwinięcie swojego firmy albo na rozwój swojej osobowości i tak dalej, swojej wiedzy. Nagle znowu masz więcej czasu. Zleć tą pracę jednej osobie, drugiej, trzeciej, a ty się rozwijaj, ty idź cały czas do góry. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Zlecenie pracy. Ile ludzi robi błąd, jak ja widzę, na przykład mój kolega, ale na szczęście, kiedy otwarł hotel, mówi do mnie: Mirek, wiesz co, ja teraz nie mam czasu. Zawsze miałem dużo czasu, masę pieniędzy, zrobiłem hotel i ja nie mam czasu. Ale ja mówię: dlaczego? No bo sam zapieprzam w tym hotelu, żeby to wszystko pogadać. Ja mówię: co ty gadasz? No tak, Mirek, zapieprzam sam. Ja mówię: weź się ludzi wynajmij do tego. Ale nie ma kogo. Nieprawda. Później oczywiście zrozumiał. Miał jednego dyrektora, drugiego, trzeciego,
gorszego, lepszego, ale w końcu znalazła się ta osoba, dziś, która zastąpiła go w 100%. Dzisiaj on leży, jeździ, rozumiem, po świecie, hotel działa. Teraz hotel nie działa, ale to było parę lat temu. Więc wszystko się dzieje. Nie potrzebuje on sam bezpośrednio. Znalazł osobę, zdał tą pracę i o to chodzi. W życiu zawodowym, jeśli pracujecie w firmie czy korporacji, dokładnie tak samo jest. Jeśli ty potrafisz doskonale coś robić, podejdź do szefa wyżej, powiedz, ja bym to zlecił tej osobie, będę nad nią nadzorować, a ja się dokształcę wyżej i będziemy jeszcze coś więcej, lepiej wiedzieć. Taka jest moja filozofia. Przemyśl to, moim zdaniem mam rację. Słuchajcie, jak prowadzicie biznes i rozwijacie się w tym biznesie, często też jest, że moi znajomi kupują samochody. I to jest ciekawe, że część tych moich znajomych, którzy prowadzą ten biznes tak sobie, oni jeżdżą najdroższymi samochodami. O co chodzi? Słuchajcie, jak ja zaczynałem od stolika, to ja miałem Syrenę 105L. Później miałem Malucha, później miałem Poloneza, później miałem jakiegoś Passata i tak te marki szły do góry i dzisiaj jeżdżę jednym z najlepszych samochodów, jakie są na rynku. Nie chcę tu mówić na razie jaką, ale w każdym razie możecie zobaczyć zdjęcia. Kto jest ciekawy, to znajdzie. W każdym razie, o co chodzi? Ja zawsze kupowałem samochody używane, bo mnie nie było stać na nowe, tak? W pewnym momencie się okazało, że ja używany samochód kupuję drożej niż niższa marka jest w salonie za gotówkę. Okazuje się, przyjmijmy, że to Fiat na przykład, to ja mogłem kupić za używanego samochodu dwa takie Fiaty podobnej klasy. Ale zawsze kupowałem to za pieniądze, które miałem. A ludzie robią jedną taką dziwną rzecz, czyli nie mam pieniędzy i kupuję sobie samochód, żeby się dowartościować, kupuję go w leasing na kredyt i będzie go spłacał przez kolejne 2-3 lata. Mówi, ja zarobię. Nieprawda. Może się okazać, że nagle jest kryzys i ty ten samochód musisz oddać i straciłeś kupę pieniędzy. A poza tym, jeśli nie stać się na coś, to nie kupuj takich rzeczy. Nie konsumuj pieniędzy, których nie zarobiłeś. Ważne to jest. Zarabiaj pieniądze i później wydawaj, a nie wydawaj je, a później szukać zarabiania. Błąd ludzi, którzy mają wysokie ego. Ja zawsze miałem takie niższe ego, ja mogłem jeździć niższymi samochodami, niższej klasy, używanymi 2-3-5-letnimi samochodami, ale doszedłem do momentu, kiedy mogę jeździć już nowymi samochodami całkowicie i mnie to stać. Kupuję po prostu samochód za gotówkę z salonu samochodowego. Ale przez cały ten okres jednak oszczędzałem, nie wydawałem niepotrzebnych pieniędzy. Bardzo to jest ważne, żebyście nie konsumowali pieniędzy, których nie macie. Tak to jest. Pan Maciej Wieczorek w internecie mówi, że likwidować karty kredytowe. Ja uważam, że ma rację. Jeśli bierzesz coś na kredyt, bo cię na to nie stać, no to lipa. Wydajesz pieniądze, których nie zarobiłeś. To nie są twoje pieniądze. Ty musisz te pieniądze oddać. Więc lepiej wstrzymać się, kupić coś tańszego, na co cię stać, a jak cię będzie stać na coś więcej, wtedy to kup. Nie wydawaj pieniędzy, których nie zarobiłeś. Bardzo ważna rzecz, bo to prowadzi do katastrofy firmy, kiedy przeinwestujesz w rzeczy konsumpcyjne. Ja rozumiem, kiedy ja też biorę kredyty, ale ja biorę kredyty inwestycyjne, czyli na zakup jakiejś nieruchomości i staram się szybciutko spłacić ten kredyt. Uważam, że można się jedynie pochylić nad kredytem hipotecznym, bo wiadomo, że nie każda młoda osoba ma pieniądze na dom. Każdy marzy o tym domie. Słuchajcie, ja też mój dom budowałem 8 lat, bo miałem oczywiście wahnięcie, kiedy miałem bardzo ciężki okres i nie zarabiałem pieniędzy, wtedy nie inwestowałem w dom. Miałem fundamenty, miałem mury wystawione, dach, ale więcej nie było mowy, więc potrzebowałem roku czy dwóch na to, żeby poustawiać
w kryzysie w 2007 roku, czy 2008, poukładać tak biznes, żeby znowu wpaść na te tory, żeby mógł inwestować w ten dom. Oczywiście na samym końcu wziąłem 400 tysięcy kredytu, skończyłem ten dom, spłaciłem kredyt, już zapomniałem o tym. Można wziąć, ale musi was na to stać być. Wiecie, że będziecie zarabiać, wasz kapitał jest duży, że w każdej chwili możecie ten kredyt też spłacić. Nie róbcie głupot takich, że wydajecie pieniądze, których nie zarobiliście, nie zarobicie. No to jest dramat straszny. Nie chcecie mieć na pewno komornika jakiegoś, który wam będzie pukał codziennie do drzwi. Są takie osoby, które mijają się z komornikiem. I te osoby już skończyły swój biznes, bo komornik wykończy was. Nie ma siły. Można oczywiście ogłosić upadłość konsumencką i przejść spółkę z o.o. Też to jest jakieś rozwiązanie, ale pamiętajcie, to ciągle się za wami będzie ciągło. Więc nie wydawajcie pieniędzy, których nie macie. Jeśli już weźmiecie kredyty, słuchajcie, to przy jednoosobowej działalności gospodarczej, czy jak pracujecie w jakichś korporacjach i bierzecie jakieś kredyty hipoteczne, konsumpcyjne i tak dalej, i są to duże kwoty, to zróbcie przynajmniej rozdzielność majątkową, jeśli jesteście w związku małżeńskim. Nie narażajcie całego waszego majątku na nieudaną inwestycję albo nieudany koszt. Ja już nie mówię, że bierzecie jakieś kredyty po to, żeby pojechać na wakacje, a nie stać was, po to, żeby się pokazać przed swoimi znajomymi, robić fotki i tak dalej. Słuchajcie, to jest próżność to absolutnie, ja tego czegoś takiego nie miałem, więc nie wyobrażam sobie, żeby wziąć kredyt konsumpcyjny po to, żeby pojechać na wakacje. Jakiś problem. Słuchajcie, każde przedsięwzięcie ma jakiś potencjał. Ja o tym też mówiłem na jednym z nagrań. Powiem wkrótce, że cokolwiek wymyślicie, widzicie jakiś potencjał w jakimś działaniu, jakieś coś, co trzeba zrobić, wymaga waszego działania. I jeśli teraz wy w to wierzycie, to działanie będzie dobre, intensywne i tak dalej, zaangażowane, spowoduje, że ten rezultat będzie doskonały. Jeśli rezultat będzie doskonały, to dojdziecie do momentu, gdzie spełnicie swoje marzenia i znowu będziecie bogaci. Często jest taka sytuacja, że widzicie jakiś biznes, jakąś działalność i zastanawiacie się, co by było, gdybym w to wszedł. I sporo ludzi patrzy swoimi opiniami z przeszłości, opinie i przekonania do tego, że ten biznes może się nie udać. A są to doświadczenia z lat byłych, że ja już to robiłem i to się pewnie nie uda. Słuchajcie, ja tak nie mam. Ja mam tak, że na cokolwiek się popatrzę, to oczywiście kiedyś mi to nie wyszło, ale teraz mi wyjdzie i podchodzę z tego z nowym przekonaniem, że potencjał tej działalności będzie fantastyczny. Jak ja będę działał, to rezultat będzie kosmiczny i będę znowu miał super wyniki. Ważne jest, że jeśli znajdziecie miejsce, gdzie chcecie zrobić coś i chcecie spowodować, że zmienicie coś w swoim otoczeniu, to żeby wasze przekonania i opinie o tym, co chcecie robić, o tym potencjale inwestycji czy pracy w tym wszystkim, był nowy, świeży, dzisiejszy. Żebyście nie patrzyli, jak było wstecz, tylko patrzcie, jak będzie w przyszłość. Teraz jest dobrze, a będzie fantastyczne. Bo na przykład powiem wam ktoś na swoim przykładzie. Prowadziłem biznes, jeden z biznesów to był biznes MLM. Wiecie, co to jest? No, to jest właśnie sprzedawanie towarów poprzez znajdowanie kolejnego klienta i tak dalej. I mnie ten biznes nie wyszedł, to nie była moja bajka. Minęło 8 lat, przyszedł ktoś do mnie znowu i dzisiaj co? Dzisiaj jest znowu w tym MLM-ie. Oczywiście troszeczkę inaczej sobie to poukładałem, bo otwarłem też firmę Twoje Zdrowie 24.eu, gdzie to dokładnie jest związane ze zdrowiem i znowu ten MLM może działać. Oczywiście tam jest wiele innych możliwości zarabiania pieniędzy, ale z jednej z wielu jest ten MLM. Czyli jeśli jesteś osobą, która świetnie by się nadawała do takiej sprzedaży bezpośredniej, no to proszę, podchodzisz do mnie, w łańcuszku wchodzisz i jesteś MLM-ie i co się okazuje, że można zarabiać, bo ja już wiem, że można ten zarabiać.
kiedyś moje działania, moje przekonania nie były tak intensywne, dobre, że moje działania tam były żadne. Dzisiaj moje działania są tam intensywne, co powoduje, że jest rezultat, a co jak rezultat jest, to znowu jest sukces. Czyli moje przekonania i opinie były tam kiedyś inne, ale dzisiaj są lepsze i ja to robię znowu. Nawet w tej samej firmie. Ale z innym przekonaniem, coś się pozmieniało, z innej perspektywy patrzę i słuchajcie, i to działa. I to działa. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Sobie łyk wody zrobię. Tak na koniec jeszcze chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz, że jeśli podejmiecie decyzję o tym, że chcesz coś robić, że teraz jest ten moment, aha, że posłuchałem Pana Mirka, kurde, nowe przekonania, nowa opinia, przecież ja dam radę i będę to robił. To, co chcesz robić, to ważne jest to, żeby Ci to robiło frajdę. Żebyś się nie musiał zmuszać do tej czynności, obojętnie co to będzie. To, co będziesz robił, jak rano wstaniesz, to masz mieć mega frajdę z tego, co robisz. Macie to cieszyć. Zarabianie pieniędzy, robienie, spotykanie z ludźmi, jeżdżenie po świecie, poznawanie ludzi, relacje i tak dalej. Ma to być dla Ciebie fantastyczna zabawa. Przy okazji będziesz zarabiał pieniądze, zarabiała pieniądze. Ale ważne jest, żeby to kochać, lubić. Bo jeśli rano wstaniesz i powiesz, znowu idę to robić, to absolutnie zmień tą działalność. Jeśli to jest Twoja praca zawodowa, absolutnie zmień tą pracę. Nie możesz iść do pracy z niechęcią. Nigdy jej nie bierzesz, robisz dobrze. Na pewno to padnie. Chciałbym Wam poprosić o jedną rzecz, że jeśli posłuchaliście tego teraz i już końcówka tego całego mojego gadania, wytrzymaliście tak długo, to ja mówię jedną rzecz, jeśli podejmujecie tą pomysł, że tak, ja coś zrobię, zawsze proponuję nowym osobom, nawet moim pracownikom, zrobić jedną rzecz, taką prostą, ważną, a ważną. To jest takie ćwiczenie, ale chciałbym, żebyście to zrobili sami dla siebie. Narysujcie linię na kartce papieru, podzielcie ją od 1 do 10 i każde 1, 2, 3, 5 to będzie oznaczało lata. I chciałbym, żebyście zaczęli od końca. Co ja chcę robić za 10 lat? Napisz sobie, za 10 lat będę biznesmenem, za 10 lat będę miał dom, samochody, będę miał 50 pracowników. Albo będę dyrektorem firmy, czy coś takiego. Później napisz 5 lat, co będziesz robił, 2, 3 i tak dalej. Napiszcie, co chcecie zrobić, co byście chcieli osiągnąć. A poniżej napisz przemyślane, jak do tego chcesz dojść. Słuchajcie, fantastyczne zadanie. Uświadomi Wam, w którym miejscu jesteście teraz i w którym miejscu możecie być za 10 lat. Zrób to. Zrób to, naprawdę zrób to sam dla siebie. To nie robisz dla mnie, robisz to dokładnie dla siebie. Weź kawałek, teraz weź kartkę, skończę moją relację, weź kartkę, podziel sobie ją dla siebie i tą kartkę opisz. Potem ją schowaj na pół roku i zobacz, co się zmieniło z Twojego punktu widzenia za pół roku. Prosta czynność, a może naprawdę bardzo dużo u Ciebie zmienić. Dobra. Dzięki wszystkim, żeście byli, wytrzymali tak długo ze mną. Dzięki za to, że wchłaniacie tą wiedzę. Mam nadzieję, że ktoś powie, aha, tak, Pan Mirek ma rację. Zmienię coś. Mam nadzieję, że się to komuś uda. Jak potrzebuje wiedzy, niech daje, niech pisze w komentarzach, niech mailuje do mnie. Biznes to my, tam mnie znajdziesz, tam możesz słuchać informacji i tak dalej. I tam mnie znajdziesz. Tam Ci pomogę. Jeśli potrzebujesz, tam Ci pomogę. Udostępnij materiał, jeśli uważasz, że to było cenne. Daj łapkę w górę, polub, zrób z tym, co chcesz. Subskrypcję na YouTube'a, gdzie tam znajdziesz to, tak dalej. No i co, do zobaczenia. Postaram się być za tydzień znowu o 21:00, przygotować jakiś materiał. No i dzięki Wam. Dobrej nocy.
Do zobaczenia. Cześć Wam.